Dzień dobry. Oto ostatnie wiadomości edukacyjne w roku 2021-2022. Zaczynamy? Uwielbiana przez dzieci oraz nauczycieli seria Super Smyki jest już dostępna dla 3 i 4-latków. Tym samym Super Smyki stały się kompleksowym cyklem do pracy z przedszkolakami w wieku od 3 do 6 lat. Publikacje przeznaczone są dla nauczycieli, którzy cenią sobie rzetelne, metodyczne wsparcie, a jednocześnie chcą korzystać z własnego doświadczenia i sprawdzonych sposobów uczenia i wychowania. Materiał przygotowany został w duchu pedagogiki twórczości i pedagogiki zabawy. Super Smyki wyróżnia temat tygodnia wyrażony w formie pytania, wspólne kręgi tematyczne, czytelna ewaluacja podejmowanych działań, a także atrakcyjna, zróżnicowana szata graficzna. Kolejna edycja projektu Mały Miś w świecie wielkiej literatury dobiegła końca. Do wspólnej zabawy zgłosiło się blisko 3,5 tysiąca przedszkoli z całej Polski. Certyfikat wzorowej placówki trafi do ponad 1300 z nich. Dyplomy trafią na adresy mailowe nauczycieli, którzy wzięli udział w co najmniej 5 z 6 zmisiowanych modułów. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie i zapraszamy w przyszłym roku przedszkolnym. Kolejne przygody Małego Misia czekają na odkrycie. Pamiętając o wydarzeniach, które mają miejsce za naszą wschodnią granicą, wydawnictwo Mac Edukacja przygotowało niezwykłą bajkę. Opowiadanie w 2 wersjach językowych, polskim i ukraińskim, pozwala dzieciom oswoić trudne emocje. Uczy także empatii i daje możliwość zrozumienia niecodziennej sytuacji, która dotyka także najmłodszych. Grupa Mac przekazała kolorowanki, rysowanki i wycinanki placówkom medycznym należącym do PZU Zdrowie. Dzięki temu najmłodsi pacjenci odwiedzający lekarzy w całej Polsce będą mogli na chwilę zapomnieć o troskach i rozbudzić kreatywność. W specjalnych kącikach na maluchy czekać będą także kredki i naklejki. Dziękujemy Państwu za ten rok pełen wyzwań. Nie był łatwy, musieliśmy wspólnie zmierzyć się z wieloma problemami, których nikt się nie spodziewał. Dziękujemy Wam za Wasze zaangażowanie, poświęcenie i czas. Mamy nadzieję, że już we wrześniu spotkamy się wspólnie, aby odkrywać świat z najmłodszymi. Do zobaczenia.